statystyki meczów Brugget Termalika Śląsk-Wrocław to statystyki, które mają o zwycięstwach, o przegranych, o remisach, ale które również mówią, że w tych statystykach mocną pozycję bramkową ma Patryk Frytz. Jak teraz będzie? Czy znowuż Patryk Frytz zdobędzie samobój, a Brugget Termalika wygra? Znaczy, jak ma tak być, że zdobędę samobuja i wygramy mecz i będziemy szczęśliwi po meczu, to jak najbardziej. Na pewno będziemy chcieli zagrać na zero z tyłu i to jest najważniejsza rzecz na wyjazdach i tak jak u siebie, że gramy na zero. Oczywiście to podstawowe zadanie, zagranie na zero z tyłu, ale trzeba popatrzeć na siłę rażenia rywala, a wygląda ona bardzo interesująco. Między innymi mamy Michała Chrapka, mamy między innymi Jakuba Koseckiego, ale przede wszystkim Marcina Robaka, króla strzelców z Ekstraklasy ubiegłego sezonu. No tak, w tym okienku transferowym bardzo dobrze się wzmocnili. Bardzo dużo przyszło zawodników nowych, teraz się ogrywają, wczoraj grali mecz, mogliśmy oglądać z Arką Gdynia, przegrali mecz. Trener na pewno analizę nam zrobi przeciwnika i będziemy na pewno przygotowani do tego meczu bardzo dobrze. A co trzeba uważać grając właśnie z takim rywalem jak Śląsk Wrocław? Znaczy, tak jak mówię, no, o rozmowach analizy będzie jeszcze czas, dopiero teraz jest pierwszy trening po dwóch dniach wolnych, bo mieliśmy mecz Pucharu Polski. Zagraliśmy 120 minut, dostaliśmy dwa dni wolnego, żeby odpocząć i od dzisiaj przygotowujemy się na Śląsk. No, na pewno do tego spotkania ze Śląskiem przystąpicie w bardzo dobrych nastrojach. Dwa kolejne zwycięstwa. Chciałoby się, żeby ta pasa nadal rosła. No tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się wygrać z Legią Warszawa i teraz we wtorek w Pucharze Polski. Jesteśmy szczęśliwi i na pewno każdy miło przychodzi na trening trenować. I oby tak było jak najwięcej. Ta gra defensywna już jest taka bliska poziomu, którego sobie zakładacie? Tak, no trener nas codziennie uczula na to, żebyśmy właśnie zagrali z tyłu na zero i żebyśmy wszystko, co nam mówi w obronie, żebyśmy zrealizowali i od tego oczekuję, tak.